Radowice Górne, pan Stefan Rysak. Jest prezydium Rady Gminy. Nie ma pana przewodniczącego, który ze względów zdrowotnych nie mógł dzisiaj dotrzeć, ale jest wiceprzewodniczący Rady Gminy i przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Nadania Imienia Publicznemu Gimnazjum Bartisław Sypek, wiceprzewodniczący Rady Gminy Marcin Augustyn, kierownik referatu inwestycji w Urzędzie Gminy pan Wiesław Pietras oraz dyrektor gimnazjum Jan Święk. Drodzy Państwo, nasza konferencja będzie podzielona na dwa etapy. Pierwszy typowo konferencyjny, połączony z prezentacją, na której pokrótce przedstawimy Wam strategię rozwoju gminy do 2020 roku. I drugi etap, myślę, że taki przyjemny, luźnej wymiany informacji już potem przy stole. Z budżetu na 2014 to założyliśmy, to było 500 tysięcy złotych na chodniki przyrodowo-wojewódzkich, powiatowych, gminnych, czyli liczymy, że drugie 500 tysięcy to będzie pochodziło z rządu dróg wojewódzkich, z rządu dróg powiatowych, od starosty, czyli za około 1 000 000 złotych byłaby inwestycja chodnikowa. Czyli poprawę bezpieczeństwa mieszkańców gminy Wadłowice Górne. Wydaliśmy około 300 tysięcy złotych ostatnio na oświetlenie uliczne, czyli też to jest związane z poprawą bezpieczeństwa. Około 15 km mamy wykonanych chodników, czyli to też trzeba powiedzieć, że na tym odcinku jest duża, że tak powiem, poprawa. Mamy chyba w ośrodkach wiejskich najdłuższy chodnik od Zakwatu, około 8 km, w jednym ciągu od ulicy Góry na Domy. To też po prostu zasługa, powiem, posła, marszałka, świetnej pamięci Leszka. Wspomniałem, że infrastruktura, szczególnie kanalizacyjna, nie jest w pełni, około 35%. Myślimy iść w nowe przedsięwzięcia pod taką nazwą jak partnerstwo publiczno-prywatne. Mamy tutaj już dokument, mamy zbilansowane koszty tego przedsięwzięcia i do 2020 roku chcielibyśmy skanalizować całą gminę. I to w dwóch etapach. Pierwszy etap w granicach 15 milionów, drugi 17 milionów. Czyli koszt tego przedsięwzięcia, jaki by gmina poniosła zakładając realizację tego zadania na 25 lat, to koszt tego przedsięwzięcia dla gminy 4 miliony 500 tysięcy złotych. Tak to wygląda z symulacji kosztowej, a podkreślam, wartość pierwszego i drugiego etapu to 32 miliony złotych, czyli wydaje mi się, że to warto by rozpocząć nową formę współfinansowania zadań właśnie z partnerstwa publiczno-prywatnego. Nawiązaliśmy kontakt z firmą, która nam w tym kierunku poprowadzi, czyli to autor naszej strategii, Media Polanie, takie stowarzyszenie Stadiona, niebawem umówi nas na spotkanie już z potencjalnymi wykonawcami po prostu projektu, jak i później podjęcia się realizacji tych zadań. Pokrótce przypomnę i uściśle kwotowo to, co jest odzwierciedlenie w naszym budżecie, planowane inwestycje, skupię się na roku obecnym 2014. Generalnie wszystkie inwestycje tak się staramy i zabiegamy, żeby były z udziałem środków zewnętrznych. Głównie jest to w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 z działania odnowa i rozwój wsi lub wdrażania lokalnej strategii rozwoju.
A więc główne takie zadanie, które w tym roku nas czeka i tak jak tu było powiedziane, w tym roku przystępujemy, pod koniec tego zostanie podpisana umowa z wykonawcą na zadanie pod nazwą budowa siedziby wiejskiej pełniącej funkcje rekreacyjne oraz społeczno-kulturalne w Wadowicach Górnych. Wartość kosztorysowa tego zadania wynosiła prawie 570 tysięcy. Po przetargu zeszła kwota do kwoty 380 tysięcy złotych. Następne zadanie, remont i ocieplenie strobodachu oraz elewacji istniejącego budynku zaplecza sportowego przy stadionie Wadowicach Górnych. Zgodnie z wnioskiem szacowany koszt tej inwestycji jest około 84 tysiące, ja mówię tak z oglądania. Następne, budowa placów rehabilitacyjnych w Wadowicach Górnych i Wadowicach Dolnych wraz z modernizacją środowiska wielofunkcyjnego w Wadowicach Dolnych. Wartość tej inwestycji 340 tysięcy złotych. Zagospodarowanie placu w centrum wsi Brzynów. Tam to około 40 tysięcy w tym roku, całe zadanie w tym roku na 20 tysięcy i zakończymy to zadanie. Remont istniejącego budynku zaplecza sportowego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz odrodzenia stadionu w Wadowicach Górnych. Wartość inwestycji szacowana na kwotę około 120 tysięcy złotych. Remont ośrodka zdrowia zaplanowany na ten rok wstępnie 84 tysięcy złotych. Wszystkie te łącznie te inwestycje, które wymieniłem, wartość ich kosztorysowa około 1 200 000 zł. Szacujemy, że uda się nam je zrealizować i po rozliczeniu realizacja wyniesie około 550 tysięcy zł. To są to kwoty, które rzeczywiście odzwierciedlają to, co ja mam już w budżecie, wewnętrznie odpowiedzialny, ja muszę to przerobić. Oczywiście chyba, że coś będzie takiego, co jeszcze dodatkowego. To na pewno zrealizujemy. Jeszcze tak, przepraszam, wrócę do tego głównego zadania, które wspomniałem na wstępie, budowa siedziby wiejskiej. Jest to nieopodal tutaj, budynek publicznego gimnazjum w Wadowicach Górnych. Ta siedziba wiejska, tak jak wójt wspomniał, to ma być takie połączenie takiego ośrodka kulturalnego dla centrum tu wsi, w ogóle nie tylko wsi Wadowice Górne, ale całej miejscowości, całej gminy Wadowice Górne. To zadanie będzie zlokalizowane głównie na piętrze segmentu A. Tak, żeby zobrazować Państwu, jak duże jest to nasze gimnazjum, to tylko powiem, że wartość w ogóle wszystkich robót, które nas kosztowały, wykonanie tego publicznego gimnazjum, do tej pory około 7 milionów złotych. Powierzchnia użytkowa całego gimnazjum jest prawie 5350 metrów kwadratowych. 25 lutego będziemy mieć uroczystość nadania imienia Leszka Pyptury publicznemu gimnazjum w Wadowicach Górnych. Stosowna uchwała Rady Gminy została podjęta 12 marca ubiegłego roku jednogłośnie. Chcieliśmy w ten sposób uczcić pamięć, świętej pamięci Leszka Pyptury, bo jego wkład w budowę tego gimnazjum, zwłaszcza w budowę tej sali gimnastycznej, był ogromny. Również chcieliśmy, żeby wzorzec osobowy Leszka Pyptury pomagał nauczycielom w wychowywaniu dzieci na dobrych obywateli, na dobrych Polaków. Szanowni Państwo, w związku z tym, że ta uroczystość nadania imienia prawdopodobnie jest najwyższą, do tej pory nie było tak dużej rangi uroczystości na terenie gminy, dlatego powstał komitet organizacyjny, który by koordynował różne działania różnych stowarzyszeń, różnych podmiotów, różnych organizacji, które angażują się w oprawę, w przygotowanie tej uroczystości, później w oprawę tej uroczystości. Także komitet organizacyjny powstał, żeby koordynować te wszystkie działania. Składu komitetu organizacyjnego nie będę Państwu
przedstawią. Organizatorami tej uroczystości, no to jest właśnie ten komitet organizacyjny, jest wójt, Rada Gminy Wadowice Górne, Samorządowy Ośrodek Kultury w Wadowicach Dolnych, Rada Pedagogiczna, rodzice, uczniowie gimnazjum, publicznego gimnazjum w Wadowicach Górnych, ale tak samo bardzo aktywnie w organizacji tej uroczystości włączają się ochotnicze straże pożarne z terenu całej gminy i członkowie Polskiego Stronnictwa Ludowego. Szanowni Państwo, chciałem przedstawić Państwu skład Komitetu Honorowego Nadania imienia Leszka Reptuły Publicznemu Gimnazjum w Wadowicach Górnych. No i tym właśnie się szczycimy, że mamy w Komitecie Honorowym naprawdę bardzo znamienite postacie. Pozwolę sobie przeczytać. W skład Komitetu Honorowego wchodzi pani Joanna Krosowska, Reptuła, małżonka Leszka Reptuły. Pani Ewa Kopacz, marszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, Janusz Piechociński, wiceprezes Rady Ministrów, minister gospodarki, Janusz Związek, główny lekarz weterynarii, Waldemar Pawlak, prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej, Jan Bury, poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Jarosław Kalinowski, poseł do Parlamentu Europejskiego, ksiądz biskup Kazimierz Górny, biskup senior diecezji rzeszowskiej, przyjaciel świętej pamięci Leszka Reptuły, Władysław Ortyl, marszałek województwa podkarpackiego, Andrzej Hrabąż, starosta powiatu mieleckiego, Stefan Rysak, wójt gminy Wadowice Górne i ambasador Gruzji Nikolos Nikolosiskini. Trudne nazwisko, jak już udało mi się wypowiedzieć. Szanowni Państwo, w związku z tą uroczystością nadania imienia publicznemu gimnazjum w Wadowicach Górnych udało się nam przy tej okazji wziąć i odnowić troszeczkę wizerunek tego gimnazjum, no bo skoro przyjedzie tyle znamienitych gości, to chcieliśmy zaprezentować to nasze gimnazjum. Jak najbardziej pokazali także, elewacja budynku została poprawiona, wyremontowana, jakieś ubytki, nieubytki w rynnach, w tej instalacji przeciwdeszczowej, ale tak samo wewnątrz szkoły wymalowane zostały korytarze, naprawdę zostały ładnie odnowione. Ponadto została wybudowana tablica, ściana, przygotowana ściana, na której będzie wmurowana tablica po pierwsze świętej pamięci Leszka Reptuły, inskrypcje oraz motto A Polska winna trwać wiecznie Wincentego Witosa. Te prace w tej chwili mamy już takie na ukończeniu. Ponadto na bocznej ścianie gimnazjum będzie bardzo duży napis widoczny z ulicy przebiegającej przez Wadowice Górne, publiczne gimnazjum im. Leszka Reptuły w Wadowicach Górnych. W związku z tym, że ta uroczystość naprawdę jest bardzo duża, mnóstwo prac jeszcze nas czeka, spraw takich typowo organizacyjnych, zabezpieczenie parkingów, no, pogoda na chwilę obecną nam sprzyja, ale też mamy przygotowane służby w razie, gdyby nastąpiły duże opady śniegu, także prace przygotowawcze, takie organizacyjne cały czas są w toku. No i jako przewodniczący Komitetu Organizacyjnego serdecznie wszystkich Państwa tutaj na tą uroczystość nadania imienia publicznemu gimnazjum zapraszam. Doradca wójta, pan Michał Reptuła, jest z Wami, z Państwem cały czas w kontakcie. Także jako dyrektor publicznego gimnazjum w Wadowicach Górnych jestem zaszczycony
takim właśnie skierowaniem spraw nadania imienia publicznemu gimnazjum w Wędrówcach Górnych imienia Leszka Deptury. Jestem wyrazicielem woli w tym momencie uczniów, nauczycieli, pracowników gimnazjum, rodziców wszystkich oraz pracowników samorządowych. Dlaczego tak mówię? Dlatego, że dwa dni po katastrofie, w poniedziałek, kiedy przyszliśmy tutaj na godzinę 8 do gimnazjum, rozpoczęły się wizyty uczniów, rodziców, nauczycieli i to były wizyty spontaniczne. Przychodzili i mówili tylko jedno. Chcemy, aby Leszek Deptuła, świętej pamięci, został tym człowiekiem, którego nasze gimnazjum będzie nosiło imię. Wtedy był to czas żałoby. Informacje, jakie otrzymywali ode mnie, to były ustawione w tym kierunku, abyśmy poczekali, zajęli się sprawami teraz tymi związanymi z pogrzebem, a później nadejdzie czas, żeby realizować nasze cele. I tak też się stało. Po kilku miesiącach zostały przeprowadzone ankiety, żeby mieć pewność, jaka ta wola jest w całej społeczności. I ankiety wykazały praktycznie w 90 kilku procentach i uczniowie, i nauczyciele, pracownicy, i rodzice wyrazili taką wolę i chęć, aby kontynuować te cele, które były założone zaraz po śmierci. I tak jak to do dzisiejszego dnia się odbywa, idzie to w bardzo dobrym kierunku, że te przygotowania trwają. Świętej pamięci Leszek Deptuła był przyjacielem szkoły. To on, odwiedzając nas na wszystkich uroczystościach, zawsze wspominał i kultywował tradycje narodowe. Barwy narodowe, szacunek do sztandaru, do orła, to były jego główne cele. Zawsze przypominał o tym, ażeby pamiętać o wszystkich osobach, którzy stracili życie dla ojczyzny. I jego wpis z 23 stycznia 2010 roku właśnie do księgi pamiątkowej słowa Wincentego Witosa, a Polska winna trwać wiecznie, i dopisał jeszcze, to tej myśli wiele pokoleń oddało to, co najcenniejsze, życie. I dzięki tym słowom również chcemy pamiętać o jego działaniach związanych właśnie, bo bardzo dużo zrobił dla naszego gimnazjum. Przecież to była jego inicjatywa również, powstanie, wybudowanie gimnazjum, później hala sportowa, później Orlik. On był zawsze przy tych inwestycjach i robił wszystko, aby te zadania były wykonane w 100%. Przybywając na uroczystości, również był takim inicjatorem powstania Izby Pamięci w naszej szkole, żeby można było stworzyć miejsce, gdzie będziemy mogli o różnych osobach najważniejszych pamiętać. I nie spodziewał się, że tak szybko jego portret, jego imię znajdzie się w tej Izbie Pamięci. I teraz chcemy oddać mu hołd i cześć, właśnie nadając imię publicznemu gimnazjum jego imię. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Że krzewienie patriotyzmu w młodzieży gimnazjalnej to jest, że tak powiem, takim też wezwaniem dla nauczycieli, pedagogów. I to, co robiliśmy na przestrzeni minionych lat, dostrzegła Armia Krajowa i ich centrala, przyznała dla gimnazjum publicznego w Wędrówcach Górnych medal na wyższe oznaczenie za krzewienie patriotyzmu wśród młodzieży, medal Polonia. To wysokie też i oznaczenie, ale to świadczy też i o tym, że pokazuje, mówię to o tym, że Leszek miał, przyczynił się do tego, by młodzież się miejscowo wychowywać w poczuciu patriotyzmu. To, że w środowisku naszym ta postać wywarła to, że jest znany w środowisku, to wczoraj u mnie w domu osobiście odwiedziła mnie poetka, która pisze wiersze, pani Eugenia Różanek, z prośbą, że chciałaby na tę część, na ten dzień
Państwu też i zebranym napisać. Dostałem wiersz, którego jest autorką. Dzisiaj dostałem też taki sygnał od miejscowego malarza, który też chce na 25. Jeszcze o tym, jest to pierwsza informacja, Michał o tym nie wie, czy dyrektor też, że na 25. chce swój portret malowany Leszka właśnie na tą uroczystość. Przedstawi, jeszcze nie wiemy, w jakiej formie też to uczynimy. Ja mówię,